Czy Bóg mnie słyszy, słucha, wysłuchuje? Jak zmienić podejście do rozmowy z Nim? Czy to w ogóle ma sens? A jak do tego wszystkiego ma się przymierze z Bogiem? Dziś między innymi o tym. No to rozbieg i lecimy! Frajda życia z Bogiem. Słowo daje. Od razu trzeba zadać sobie pytanie, czym dla Ciebie jest to słowo, modlitwa? Bo może masz z nim jakieś nie najmilsze skojarzenia, a może wręcz przeciwnie. Jest to coś, co Cię fascynuje, co Cię inspiruje, a może Cię to frapuje. Czy z Bogiem można rozmawiać, czy z Bogiem można się spotykać? Wiem, że ja przez wiele, wiele lat miałem troszkę takie podejście, że modlitwa to jest handel wymienny. Totalnie nie rozumiałem, czym jest przymierze, więc miałem złe rozumienie modlitwy. Przychodziłem jak do jakiejś pogańskiej świątyni, żeby przebłagać bóstwo, które według mnie było jakieś rozkapryszone, a może rozgniewane na mnie. Próbowałem się Bogu przypodobać. W ogóle nie rozumiałem, że hej, że to chrześcijaństwo, że przez wiarę w Jezusa, przez poddanie Jezusowi, przez posłuszeństwo Jemu zmienia się perspektywa modlitwy. Modlitwy, która od tej pory, no właśnie w przymierzu, jest spotkaniem serce w serce, twarzą w twarz, rozmową osobistą, rozmową szczerą. Kiedy przyjrzymy się różnym słowom, które w świecie Biblii oddają to, czym jest modlitwa, to znajdziemy tam wiele różnych określeń związanych właśnie z rozmową, ale też takich bardziej osobistych, mówiących o wylewaniu serca, o odkrywaniu tego, co przeżywam. Często ze łzami, czy z jakimiś emocjami, które temu towarzyszą. Czasami to jest modlitwa szeptu, taka wręcz bezsilna, taka człowieka, który nie ma siły. A czasami jest to modlitwa radosna, kiedy człowiek wykrzykuje, dziękując Bogu za to, czego doświadcza, za to, co w Bogu i z Bogiem odkrywa. Więc rozumienie przymierza też w moim przypadku całkowicie zmieniło podejście do modlitwy. Zobacz, że to Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. Ojcze Nasz. Więc możemy zwracać się do Boga Przymierza, który jest naszym Ojcem. W jednym z odcinków na pewno zastanowimy się, co to znaczy, że Bóg jest Ojcem, ale dzisiaj chcę skupić się na tym, że kiedy odkrywasz to, że Bóg Przymierza jest Ojcem, do którego możesz przyjść, to bardzo pomoże Ci w tym fragment z Listu do Hebrajczyków 13:6, który mówi: śmiało więc mówić możemy, Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? W poprzednim odcinku rozważaliśmy ten werset w kontekście Bożej obecności i ciekawe, że właśnie po odkryciu Bożej obecności Słowo Boże mówi: śmiało więc mówić możemy. Więc jeżeli odkrywam Bożą obecność, to wnosi do mojego życia śmiałość, odwagę, pewność, przekonanie. Taka może być moja modlitwa. Ja nie przychodzę do Boga jak żebrak, jak nieproszony petent, ale jak Jego dziecko, które jest z Nim w przymierzu. Jestem w rodzinie królewskiej. Przez wiarę w Jezusa jestem w Kościele, w Bożym Królestwie, w rodzinie samego Boga. Śmiało więc mówić możemy. Kiedy przygotowywałem się do tego nagrania, zwróciłem uwagę na to słowo: śmiało więc mówić możemy. Więc świadomość Bożej obecności, świadomość przymierza wpływa też na to, jak się modlę, z jakim nastawieniem. Śmiało więc mówić możemy. Śmiało, to znaczy właśnie z odwagą, z przekonaniem, z pewnością, że to, co mówię, jest dla Boga ważne, że On mnie słyszy, słucha, wysłuchuje. Kiedyś zastanowimy się, jak to jest z tą modlitwą wysłuchaną, niewysłuchaną, ale to, co mówię, zawsze przychodzi przed Boży tron, zawsze trafia przed Jego oblicze i Bóg wie, jak odpowiedzieć na Twoją modlitwę. Czasami już odpowiedział, tylko tego nie widzisz, albo nie wiesz, że już masz to, o co prosisz, a czasami Pan ma po prostu jakiś lepszy pomysł, aby w swojej miłości i dobroci odpowiedzieć na to, co rzeczywiście kryje się za moją prośbą, za moją modlitwą. List do Hebrajczyków, dwa rozdziały wcześniej, w rozdziale 11, daje nam bardzo ciekawą wskazówkę, która też wiąże się z tą pewnością przychodzenia do Boga, Boga Przymierza. Hebrajczyków 11:6, czytamy tam takie słowa: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu.
Bez wiary nie można podobać się Bogu. Więc, jak sobie te negacje zamienimy, z wiarą można podobać się Bogu. Z wiarą podobam się Bogu, kiedy przychodzę do Niego z pewnością, z zaufaniem, że On jest Bogiem przymierza, że On mnie wysłuchuje, że jest zainteresowany tym, żeby mnie oczyścić, podnieść z grzechu, napełnić miłością, poprowadzić, czegokolwiek teraz potrzebuję. On to dla mnie ma. Czytamy dalej. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć. Zobaczcie, znowu powtarza się to. Musi uwierzyć. Znowu jest to wezwanie do przekonania, do zaufania, do złożenia swojej pewności w Bogu. Musi uwierzyć w dwie rzeczy. Więc teraz uwaga, wymienimy dwie rzeczy, które musimy ogarnąć swoją ufnością, swoją wiarą. Po pierwsze, musimy uwierzyć, że Bóg jest. No, powiesz, no to powiedzmy, że dosyć proste. No, Bóg jest. No i co? No jest. No, może to i proste. Ale posłuchaj jeszcze raz poprzedniego odcinka, co zmienia przyjęcie Bożej obecności. Więc musimy uwierzyć, że Bóg jest. Ale drugi warunek. Musimy uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Czy takiego Boga znasz? Czy wierzysz, że Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają? To jest bardzo poważne stwierdzenie, piękne stwierdzenie, prawdziwe stwierdzenie. Bóg mówi, jeżeli szukasz mnie, to ja chcę cię wynagrodzić. Chcę cię wynagrodzić, bo mnie szukasz. Może pamiętacie ten fragment z listu Jakuba, gdzie Bóg mówi, przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. Bardzo podobne słowa. Jeżeli szukasz Boga, On da ci się znaleźć. Jeżeli prosisz Go o coś, On chce ci odpowiedzieć, bo przez wiarę w Jezusa jesteśmy z Nim w przymierzu. Czasami potrzeba, no właśnie, czasu, cierpliwości, ale zawsze wiary i takiej pewności, że Bóg usłyszał, że Bóg odpowiedział i że stanie mi się według wiary. Przesada? Michał, może za dużo tego dobrego. Może wystarczy samo to, że się modlimy. To jest taki piękny rytuał, sztuka dla sztuki. Nie, nie. Po co się modlimy? Modlimy się po to, między innymi, żeby otrzymać. Oczywiście jest modlitwa uwielbienia, jest modlitwa chwały, jest modlitwa dziękczynienia. Też. Ona wiąże się z innymi aspektami życia z Bogiem, ale często wychwalasz Boga albo dziękujesz Mu, bo coś otrzymałeś. Więc nie bądźmy tacy przesadnie pseudopokornie świętoszkowaci. No nie, że tu modlitwa sztuka dla sztuki. Nie. Bóg sam nazwał swoją świątynię domem modlitwy. Bóg chce, abyśmy przychodzili do Niego i prosili Go o rzeczy większe i mniejsze. Mówi też o tym list do Filipian w 4 rozdziale. Dzisiaj Ty jesteś Jego świątynią. Ty jesteś chodzącym domem modlitwy. Po co Bóg nazywałby swoją świątynię domem modlitwy, jeżeli nie chciałby, abyśmy tam właśnie zwracali się do Niego z prośbami, przychodzili do Niego z dziękczynieniem, wychwalali Go i uwielbiali. Więc piękne obietnice, piękne wskazówki, a to wszystko odkrywane w ramach przymierza buduje w nas nową pewność, przekonanie. I zakończę znów fragmentem z 13 rozdziału listu do Hebrajczyków, bo w 8 wersecie, po tym rozważaniu o Bożej obecności, o tym, że śmiało mówić możemy, że Bóg jest naszym wspomożycielem, w 8 wersecie czytamy: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Wow! On się nie zmieni, On jest zawsze ten sam, kochający, dobry i łaskawy. Nie dajcie się więc uwieść różnym i obcym naukom. Dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską. Duchu Święty, więc wzmacniaj nasze serca łaską. Dawaj nam poznanie Ciebie jako Boga przymierza i ucz nas rozmawiać z Tobą z wiarą, szczerze, z serca. I niech Twoja łaska nas w tym prowadzi. Niech tak się stanie. Frajda życia z Bogiem, słowo daje. Tyle na dziś i do zobaczenia przy kolejnej okazji.